podwojach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich odbył się finał 11. edycji międzypowiatowego konkursu wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. Głównymi adresatami konkursu była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, oleskiego, kłobuckiego i pajęczańskiego. Organizatorem konkursu byli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Izabela Szalong, doktorantka, nauczyciel biologii oraz dr Iwona Słowińska z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii. Partnerzy konkursu to Społeczne Kolegium Oświatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ryzykownych zachowań wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży na temat AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. W konkursie wzięło udział 11 szkół ponadgimnazjalnych z Wielunia, Złoczewa, Działoszyna, Wieruszowa, Gorzowa Śląskiego i Krzepic. Konkursowe zmagania przebiegały dwuetapowo. W etapie szkolnym uczestniczyło 232 uczniów, natomiast w etapie międzypowiatowym wzięło udział 52 uczniów. Laureatom konkursu wręczono liczne nagrody, wyróżnienia i upominki. Przed nami laureatki 11. edycji konkursu Dziewczyny. Przedstawcie się, z jakiej szkoły jesteście? Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Parzybut, jestem z Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu. Klaudia Szmańska z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. I ty jesteś laureatką pierwszego miejsca, a ty laureatką trzeciego miejsca. Tak, dziewczyny, może proste pytanie, ale dlaczego akurat wzięłyście udział w takim właśnie konkursie? W sumie nakłoniła nas nauczycielka, ale jest to dla nas jakieś doświadczenie i mogłyśmy się pouczyć o tych chorobach, o AIDS, o HIV i dowiedzieć się o tym wszystkim coś, nie coś. A ty? Koleżanka tak naprawdę powiedziała to samo, co ja chciałam powiedzieć. Dziewczyny, to może tak, co warto wiedzieć o wirusie HIV, co warto wiedzieć o AIDS w takim razie, króciutko? Najważniejsze chyba, jak się rozprzestrzenia i jak się przed nim chronić, by po prostu nie doszło do niechcianego zarażenia. A ty? Przede wszystkim nie musimy się bać takich osób, bo te osoby nam nic nie zrobią. Zarazimy się tylko trzema drogami. Poprzez dotyk, ślinę się nie zarazimy, więc nie musimy się tego bać. Rozumiem, że jeśli będziecie mieć kolegę bądź koleżankę, które będą, no nie daj Boże, nosicielem wirusa HIV, nie będziecie się bały z taką osobą obcować? Nie, w żadnym wypadku. Nawet jeśli by krew była, jeśli miałby ranę, to trzeba z tym uważać, ale w kontaktach codziennych nie powinniśmy się bać i uważać go za gorszego. Czyli takich osób po prostu nie izolujemy ze swojego środowiska. Dokładnie. Dziewczyny, gratuluję udziału w konkursie. To było pierwsze takie spotkanie z tym konkursem? Ja brałam udział w zeszłym roku, ale się nie udało, a w tym roku już pierwsze miejsce. Nie udało się, a teraz od razu pierwsze, tak? Tak. No to było wielkie zaskoczenie, bo konkurencja była ogromna, więc szok. A twoje? No dla mnie pierwsze takie spotkanie, tak. I też tak jak w przypadku koleżanki, ten bodziec taki od nauczyciela, od tematu, o którym powinno się mówić? Od nauczycielki, tak. Błażej Hajk, jestem uczniem zespołu szkół w Gorzowie Śląskim. I Błażej, jesteś laureatem drugiego miejsca w tym konkursie. Tak. To jest twoje pierwsze spotkanie z tym konkursem? Nie jest to moje pierwsze spotkanie. Jestem uczniem technikum, w pierwszej klasie zająłem trzecie miejsce. W tamtym roku niestety nie udało się nic zająć, no ale w tym roku drugie miejsce jest moje. Dlaczego akurat taka tematyka, dlaczego taki konkurs? Tematyka? Ogólnie interesuję się bardzo dużo biologią, przyrodą, bo jestem na profilu rolniczym. No a dlaczego HIV? No wydaje mi się, że to jest dość istotny temat, który warto poszerzać swoją wiedzę, ponieważ jest wszechobecny wokół nas. Czyli co, konkludując, można powiedzieć, że po prostu nie boimy się ludzi, którzy są nosicielami wirusa HIV, prawda? Tak. Po prostu trzeba trochę uważać bardziej. Dokładnie tak. Nie jest to, tak jak było wcześniej wspomniane, nie jest to tak, że można się zarazić przez jedzenie z tego samego talerza, tylko już naprawdę są to bardzo konkretne warunki, kiedy może dojść do zakażenia wirusem HIV. Ta wiedza do ciebie przeszła sama, czy też nauczyciel był takim bodźcem, żeby wziąć po raz pierwszy udział w tym konkursie? Myślę, że w pierwszej klasie jak byłem, to właśnie nauczyciel tak popchnął mnie w tym kierunku. No i tak już po pierwszym roku była jakaś wiedza, no to w drugiej klasie poszerzymy to. No i w tym roku kolejną wiedzę dołożyłem do tego i się udało. Skoro interesują cię tego typu sprawy, biologia, to jak siebie widzisz w przyszłości? Jaki chcesz zawód wykonywać?
Szczerze mówiąc, to jeszcze nie jestem na tyle ukierunkowany, ale na pewno myślę o studiach w kierunku przyrodniczym. Czyli tą drogą biologiczną, nazwijmy to, pójdziesz, tak? Tak, na pewno tak.